Od personel WC do Wojciech Cejrowski. Temat, tekst do przeczytania na antenie. Szefie, niech szef przeczyta proszę na żywo na antenie prośbę do subskrybentów o włączenie powiadomień, a do słuchaczy prośbę o subskrybowanie. Wiem, że szef nie wie, o co chodzi, a ja tu widzę w bebechach YouTube'a, że tylko co piąty subskrybent dostaje powiadomienia o nowych filmach, no i większość słuchaczy nie jest nawet zasubskrybowana. Proszę, żeby szef powiedział, że są Państwo na kanale Wojciecha Cejrowskiego i że subskrypcja jest darmowa oraz że zachęcamy do włączenia powiadomień za pomocą dzwoneczka. Przykładowy tekst do przeczytania jest w załączniku tam na dole maila. Przykładowy tekst do przeczytania jest w załączniku tam na dole maila, gdzie jest taki mały spinacz. Dziękuję, dobrego dnia szefie. PS. Wizytę u proktologa udało mi się umówić dla szefa na wtorek na godzinę 9. www.sklepkolonialny.com Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry, panie Andrzeju. Słyszy pan szum prerii w tle moim? Słyszę, panie Wojciechu, szum. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzać naszym słuchaczom. Proszę pana, czasami tutaj jest taki błahy internet, że musi szumieć. Jedźmy dalej, niech się pan nie przejmuje szumem moim. No ale u nas szumy są, proszę pana, a nawet powiedziałbym więcej, cała nawałnica związana, proszę pana, z COVID-em. 562 077, tyle osób według raportu Ministerstwa Zdrowia jest obecnie w Polsce objętych kwarantanną. To najwyższy wynik od początku pandemii. Wygląda na to, że dla bardzo wielu osób kwarantanny są konsekwencją braków obostrzeń oraz nieprzyjęcia szczepionki przez COVID-19. Nie mówiliśmy długo, panie Wojciechu, o COVID-zie. Tak. Jakbym teraz usłyszał, że pan przeciwnikiem szczepionek jest, to bym się załamał, proszę pana, bo to, że jest tyle osób na kwarantannie, czyli inaczej mówiąc, no prawie podejrzenie, że zapadną albo zapadły już na COVID, no to są osoby przede wszystkim te, które się nie zaszczepiły. Proszę pana, nie, bo napisali w tym artykule, wygląda na to, czyli nikt nie zrobił badań, nikt nie sprawdził, tylko wygląda na to. Ja nie jestem ogólnie przeciwnikiem szczepionek wszelkich, jestem natomiast gorącym przeciwnikiem zmuszania ludzi do pobierania jakichkolwiek lekarstw bądź preparatów niedobrowolnie. To są decyzje pomiędzy pacjentem konkretnym i jego lekarzem. W dodatku pacjent ma prawo wybrać sobie lekarza, jak mu jakiś nie odpowiada, to może poprosić o konsultację z innym albo całkiem zmienić lekarza. To jest pańskie ciało, panie Andrzeju. To jest moje ciało. Feministki mówią, że to jest ich ciało, nawet jak mają w środku małe dziecko, gdzie to już jest druga dusza, drugie ciało, drugie życie, drugi zestaw genów, kompletnie odrębny od nich. One nadal mówią, że to jest ich ciało. Więc to powinno być zrozumiałe nawet dla lewicy. Jak ja mówię, że to jest moje ciało i w związku z tym wyłącznie ja powinienem decydować o tym, co łykam. Nie chcę żyć w takiej komunie, która ludziom wstrzykuje coś pod przymusem. Pan sobie może chcieć żyć w takim kraju. Pan chce mnie zmuszać do tego, żebym ja przyjmował jakieś preparaty dożylnie, których ja nie chcę przyjmować. I tutaj nie sposób się dogadać między panem a mną, bo ja nie życzę sobie w żadnej sytuacji państwa takiego, które zmusza któregokolwiek obywatela do przyjmowania preparatów na siłę. A chciałby pan zarazić swoich bliskich, proszę pana, COVID-em? Nie chciałbym moich bliskich zarazić żadną chorobą. Nie chciałbym ich zarazić opryszczką, ani trądem, ani malarią, ani niczym bym ich nie chciał. No dobra, to niech pan powie w takim razie, co ma robić państwo, jeśli w ogóle coś ma robić, jeżeli te dane, od których rozpocząłem naszą rozmowę, mówią o takich potężnych liczbach, to nie powinno się wprowadzać jakichś obostrzeń, tak jak było w tym pierwszym napadzie COVID-a rok temu? Nie powinno się ograniczać...
spotkań moja... na stadionach, proszę pana, bez maseczek, w centrach handlowych bez maseczek. Ta policja nasza do niczego się nie nadaje, jeśli o to chodzi. Nikt tego nie pilnuje. No i efekty są takie, jakie są. I już panu odpowiadam. Co tak. powinna robić władza? Generalna moja odpowiedź, jak najmniej i w zasadzie nic. W sprawach zdrowotnych władza powinna w ogóle się nie zajmować sprawą. Ochrona zdrowia powinna być sprawą indywidualną. Z konstytucji powinno się skreślić kłamstwo o tym, że ochrona zdrowia jest darmowa. Wszyscy się na nią składamy, natomiast nie każdy korzysta, a inni korzystają więcej. Więc tak zwana darmowa służba zdrowia w ogóle nie powinna być sprawą państwową. Tylko prywatne ubezpieczenia, pan się ubezpieczy, gdzie pan chce i pan se, na co pana stać i do takiego szpitala pan trafia. To jest uwaga generalna. Natomiast co do obostrzeń, proszę porównać sobie dwa miejsca na kuli ziemskiej w tym samym kraju. Floryda i Kalifornia. To są dwa ekstrema. Floryda nie stosowała ograniczeń poza bardzo króciusieńkim okresem na samym początku, kiedy nie wiedzieliśmy, jak to jest bardzo zaraźliwe. Potem się okazało, że to jest słabo zaraźliwa choroba, ten COVID, w sensie, że nie zabija tak bardzo. Mikroskopijny procent umieralności jest na COVID do tej pory. I Floryda zdecydowała, że się wycofuje z tych wszystkich przymusów. Chcesz pan nosić maskę, noś pan sobie. Jakiś biznes chce zapraszać tylko zaszczepionych, to jest ich sprawa. Natomiast państwo, Floryda, gubernator nie wtrąca się w te sprawy. Organizuje się tam wielkie imprezy sportowe, mecze na stadionach, żadnych ograniczeń, nie trzeba w maskach, niczego nie sprawdzają. Kalifornia natomiast stosuje model europejski, socjalistyczny zamordyzm. Ogromne ograniczenia, lockdowny co chwila, zamknięte biznesy, mają się szczepić noworodki w tej chwili i tak dalej. I Kalifornia ma wyniki koszmarne, a Floryda ma wyniki doskonałe. No to ten eksperyment naukowy na milionach ludzi wykonany w bardzo podobnych rejonach świata, bo i tu palmy rosną i tu jest nad morzem i tu jest nad morzem. Ta sama strefa klimatyczna, ta sama etnia, rasowo, ci sami ludzie. I proszę pana, i na Florydzie doskonałe wyniki bez lockdownów. Panie Wojciechu, pozwolę się sobie z panem nie zgodzić absolutnie, proszę pana. Ja sądzę, że te obostrzenia powinny być wprowadzone, bo jeżeli rząd mówi tak, nie wprowadzimy tych ograniczeń, które trzeba by było wprowadzić, czyli tego lockdownu, bo obrażą się na nas nasi wyborcy, proszę pana. Czy pan sobie wyobraża takie podejście do sprawy? Oni kalkulują. Wyobrażam sobie, no bo rząd podlega wyborom i musi się oglądać przez całą swoją karierę każdy rząd. No ale taka... Powinien się oglądać. Józef Stalin się nie oglądał na swoich wyborców, natomiast chcemy prawica ekstremistyczna i Rudnik komunista, chcemy, żeby nasza władza jakoś się na nas oglądała. Jak pan wybrał Millera na premiera, to pan by chciał, żeby on realizował pańskie postulaty, a nie ignorował. Tutaj się przeprowadza taką kalkulację, że lepiej się opłaca, jak umrze ileś tam set osób, niż by się wprowadziło ten lockdown i ludzie by się zbuntowali przeciwko rządowi. No proszę pana, panie na Andrzeju, jednej szali stawia się razy... życie, a na drugiej jest korzyści polityczne. Pan powiedział, że tam się przeprowadza jakąś kalkulację. Tak, bo tak powiedział premier. A ile razy, od ilu lat pan mi mówi, że obecny rząd to są durnie i głupki? I przedstawialiśmy na to wiele dowodów. W związku z tym tam się nie przeprowadza żadnych kalkulacji. Władza powiedziała, i zacytowaliśmy to na samym wstępie tego fragmentu, że wygląda na to, że dla bardzo wielu, no oni nie wiedzą, co robią, to są durnie. Więc jakie kalkulacje? No ale panie Wojciechu, jeżeli na jednej szali jest życie ludzkie, a na drugiej popularność polityczna, no to normalny człowiek, no przepraszam, no znowu mówię normalny, przyzwoity człowiek wybiera raczej życie ludzkie, a nie popularność polityczną, prawda? Ale pan wielokrotnie mówił o tym, że to nie są normalni ludzie, ani nie są przyzwoici. No i co mamy... To czemu pan się teraz szokuje nagle? No tak, ale w takiej sytuacji drastycznej mamy na to spuścić zasłonę milczenia, proszę pana, czy obojętności? No raczej nie. No nie wiem, protest obywatelski to jakieś marzenie jakieś snuje, proszę pana, ale no, powinni sobie zdawać sprawę, że kiedyś zostaną z tego rozliczeni. Nie będą nigdy rozliczeni. Żaden poprzedni rząd Rzeczypospolitej nie został rozliczony z niczego. Jeden facet poszedł siedzieć za i wydawnictwa, czy za coś takiego. Jakiś taki producent filmowy.
To, ale on nie był przy władzy, on był tylko w pobliżu władzy. No Rywin, kiedy zaproponował łapówkę. Rywin, tak. Zaproponował łapówkę, nie dzierżył władzy, natomiast nikt nawet wtedy z tych, którzy na te łapówki się godzili i tak dalej, nikt ze strony władzy nigdy nie poszedł w Polsce siedzieć. Pan mi pokaże jakiegoś ministra, który poszedł do ciurmy. Więc żadnej odpowiedzialności nigdy nie będzie. Skandalem jest moim zdaniem, że ponad 500 000 ludzi zamyka się w kwarantannie. Ja bym chciał, żeby oni się posługiwali książką medyczną. W książce medycznej jest napisane, w każdej, na każdej uczelni medycznej uczą tego, że nigdy nie szczepimy w trakcie pandemii, tylko przed, żeby jej zapobiec, albo po. Ale nie w momencie, kiedy wirus zaatakował i jest pandemia, czyli jest cała masa ludzi zarażonych. To jest błąd w sztuce medycznej, szczepienie w trakcie pandemii. Tak, ale to jest wyjątkowa pandemia, panie Wojciechu, i wyjątkowy ten wirus. Nie jest w żaden sposób wyjątkowa. No. Jest taka sama jak grypa hiszpanka dawno temu, jest taka sama jak plagi tyfusu w przeszłości. Po prostu wirus szaleje na ogromnej populacji. Na tym pandemia polega. No ale słyszał pan kiedyś o COVID-zie, panie Wojciechu, no tyle lat rozmawiamy. Ale to słyszałem wielokrotnie, bo to jest SARS, proszę no to, pana, i tak dalej. To powinien pan mnie uprzedzić. Ja nie wiem, co wtedy zrobił. Nie wiem, czy były szczepionki przeciwko COVID-owi, jak proszę pana, nie może pan się przeciwko grypie zaszczepić w naszym pięknym kraju. Panie Andrzeju, ale nie ma szczepionki przeciw COVID-owi. Jest eksperymentalny preparat. Pfizer to jest eksperymentalny preparat, który nie ma nic wspólnego ze szczepionką. Ale co pan opowiada? Panie Wojciechu. Szczepionka to jest wykastrowany wirus, który wpuszczamy panu do krwi i pański organizm reaguje tak, jakby zareagował na wirusa, tylko że ten wirus nie powoduje choroby. Wykastrowany w tym sensie, że taki sam jak wirus chorobowy, tylko nie umie pana zarazić, bo coś mu wycięliśmy. Na tym polega szczepionka i pański organizm zaczyna produkować przeciwciała. Natomiast ten preparat, którym pan się zaszczepił, to jest fragment DNA, który się wkleja do pańskiej helisy komórkowej i w każdej pańskiej komórce się wkleił fragment DNA, czyli pan jest GMO teraz, pan jest zmodyfikowany genetycznie. Panie Wojciechu, to nie jest szczepionka, to jest preparat. Nie będę wchodzić w szczegóły takie, o których pan mówi, bo się na tym nie znam. W każdym razie ja jestem przekonany o innym działaniu tej szczepionki. Jestem zabezpieczony 2 razy, za chwilę będę 3 raz zabezpieczony. Jest mi źle w tym społeczeństwie, że tylu ludzi tego nie zrobiło. To moje zdanie. Ale pan proszę ma pana, trochę wysyłanie inne... ludzi do aresztu domowego, ponad 500 000 ludzi wysyła się do aresztu domowego, bo czym jest kwarantanna? To jest areszt domowy. To jest moim zdaniem niemoralne, nielegalne. Można ludzi prosić o to, tak jak w Ameryce. Jak ja wysiadam z samolotu, to oni mnie proszą grzecznie, dają mi karteczkę taką, delikatnie proszą. Na karteczce jest napisane, no jeżeli byś poczuł objawy jakieś czy coś, to staraj się nie wychodzić z domu. I to jest uczciwe postawienie sprawy, natomiast przymusowe i pod karą zamykanie ludzi w domu, niewinnych, o których nawet nie wiemy, czy mają tę chorobę, tylko wiemy, że się tam ktoś z kimś zetknął. Więc jest podejrzenie przestępstwa powoduje areszt. To jest społeczeństwo, w którym ja żyć nie chcę i jest dla mnie przerażające. Ja mam inne zdanie, więc zostawiamy to, panie Wojciechu, bo nam czasu zabraknie, chociaż na ten jeden temat, o którym chciałem powiedzieć. Jakoś tak się zdarzyło, że rzadko mówiliśmy o uchodźcach na naszej wschodniej granicy, ale o tym porozmawiamy jeszcze w innych odcinkach naszej rozmowy. Ja chciałbym tylko o jednym wątku takim powiedzieć. Areszt dla 2 podejrzanych o zniszczenie aut medyków na granicy. Brak zgody na aresztowanie kobiety. Tam na te granice pojechali ludzie z takiego stowarzyszenia, medycy na granicy. I proszę pana, zostawili swoje auta, poszli patrzeć, czy nikomu nie trzeba pomóc, wrócili do samochodów, a tam powybijane szyby, urwane lusterka, przecięte opony, uszkodzone reflektory. Tak ich auta wyglądały. Okazało się, że tego zniszczenia dokonało 3 ludzi, 2 mężczyzn w wieku 23 i 25 lat oraz 23-letnia kobieta z Białegostoku.
powiązani ze środowiskiem pseudokibiców. Według mnie czyn paskudny, bo dlaczego atakują samochody? Jak tacy dzielni, to niech z ludźmi porozmawiają, proszę pana. Zastanawia mnie jedno, dlaczego sąd stosuje nawet, no powiedzmy tu w tym przypadku, dwumiesięczny areszt w stosunku do tych facetów, a nie sądzi ich jutro? No to opowiedział pan historię spod granicy. Już się szykowałem na to, że będziemy się spierać o lekarzy, którzy pytanie, czy wjechali tam legalnie. O, dziennikarzom rząd zakazał wjazdu, co jest grandą. Pytanie, czy lekarzom pozwolił, bo jak im nie pozwolił, to może policja im przecięła opony, żeby nie uciekli z miejsca zdarzenia. Byli w takim miejscu, w takim miejscu, gdzie mogli być, byli, panie Wojciechu. A, gdzie mogliby, no dobra. No proszę pana, pomaganie przestępcom to już jest dla mnie podejrzane i myślałem, że o tym będziemy gadali, bo każdy, kto się przedarł przez polską granicę nielegalnie, jest przestępcą i powinien od razu siedzieć. Nie powinien trafić do żadnego obozu dla uchodźców. Tylko rzeczywiście tam sądy polowe powinny być na miejscu i każdy, kto w strefie wojennej, ogłoszono stan wyjątkowy, dokonuje przestępstwa, podlega przyspieszonym procesom prawnym. Tak jak sąd wojskowy na polu bitwy działa szybciej i ma mniej instancji niż w normalnych warunkach. I wszyscy o tym wiedzą. Jesteś w strefie wojennej, jesteś w strefie stanu wyjątkowego. Sprawiedliwość jest szybsza, bo nie mamy czasu na duperele. No tak, ale zostawmy to, panie Wojciechu, kiedyś porozmawiamy. Dziwi mnie, rzeczywiście, panie Andrzeju, dziwi mnie, że tam nie siedzi sędzia polowy jakiś i tych wandali natychmiast nie skazał. Bo przecięcie komuś opon samochodowych, wybicie szyb, to jest wandalizm i powinno ich się szybko sądzić. Tak, no tak. Tu się z panem zgadzam i bulwersuję się tym, że to tam za dwa miesiące dopiero się będzie odbywało. No więc wie pan, będziemy mówić, mam nadzieję, już niedługo o planowanej reformie polskich sądów, ale tutaj rzeczywiście przydałoby się jakieś takie doraźne działanie. No bo co przez te dwa miesiące będą stwierdzać? No może będą stwierdzać, czy byli poczytalni, proszę pana. I się okaże, że byli niepoczytalni w chwili popełnienia tego czynu i można ich uniewinnić, jeśli będą z zaprzyjaźnionego środowiska, bo pseudokibice to środowisko zaprzyjaźnione z Prawem i Sprawiedliwością. Takie mogą być podejrzenia, ale tu się narażę, proszę pana, kibolą. Nie sądzę. Nie, to jest środowisko niezależne i Marsz Niepodległości jest w kontrze do PiS-u. O. Pomimo, że PiS ostatnio pomógł i się przytulił do Marszu Niepodległości, to raczej przez ostatnie lata, kiedy uczestniczyłem, to tam widziałem wiele kontry wobec PiS-u. Więc tak, kibice to są odrębne grupy i one się nie przytulają do władzy. One władzę kontestują, i więc takie proste równanie, które pan zrobił, że oni popierają PiS, moim zdaniem oni PiS-u nie popierają wcale w tej sprawie, bo oni uważają, kibice, czy kibole nawet, których ja sobie bardzo cenię, kibiców cenię mniej, kiboli cenię najbardziej. To jest armia, która jest nas w stanie obronić na granicy i oni prawdopodobnie są za tym, żeby stosować środki twardsze niż obecna władza. Oj, panie Wojciechu, ciekawe, jakby pana bronili ci kibole. Nie wiem, jak oni by mieli pana bronić tymi maczetami, którymi prawdopodobnie te samochody porozbijali. Może. Proszę pana, wyrwaliby maczetę gościowi, który z Białorusi się przedziera i wymachuje maczetą. Potrafiliby uchronić się przed brukowcem, bo sami siebie w ustawkach obrzucają brukowcami. Potrafiliby wziąć ten brukowiec i celnie rzucić w przeciwną stronę. Wylądowałby na tej mordzie po białoruskiej stronie, która ośmieliła się w polskiego żołnierza rzucić brukowcem. Na szczęście, panie Wojciechu, mimo wszystkich różnych nieporozumień na granicy jeszcze jest tak, że bronią tej naszej granicy przewidziane do tego służby. Wojsko, Straż Graniczna i terytorialsi, jak to się mówi pięknie, a także policja, a nie tacy ludzie, o których pan mówi. Niestety musimy już kończyć. Być może wrócimy do tych tematów. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Bye. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.